Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o kosmetykach bardzo dobrej jakości, mimo bardzo niskiej ceny. Tutaj mam kosmetyki, które kosztują 5-10 zł. Są też takie, które mniej więcej są w okolicach 20-25 zł, wydaje mi się, że max. Starałam się nie przekraczać tej granicy, ale nie pamiętam dokładnej ceny tych kosmetyków, także ona będzie się pojawiała na ekranie. I tutaj, jeśli nie macie budżetu właśnie na kosmetyki, czy nie chcecie wydać większych pieniędzy na kosmetyki, to ten film będzie dla Was, ponieważ to są właśnie perełki, to są takie najfajniejsze produkty z drogeryjnej półki, które nie przekraczają 25 zł. Na początek będą podkłady i mam tutaj dwie pozycje. Pierwsza to jest Bielęga Makeup Academy Fluid Matujący i przyznam się szczerze, że to jest moje drugie opakowanie tego produktu. Jest to produkt fajny do używania na co dzień, ponieważ mimo, że on ma formułę matującą, to jakby to wykończenie jest bardziej satynowe i on się nie trzyma zbyt długo, ale tak na taki normalny dzień, tak jak na normalną zmianę 8-godzinną, spokojnie da radę. Bardzo fajnie wygląda na skórze, ładnie kryje, tworzy taką fajną powłokę na skórze, nie podkreśla niedoskonałości czy porów. Naprawdę bardzo ładnie na skórze wygląda i fajnie się utrzymuje, także jeśli jeszcze nie testowaliście, to spróbujcie, ponieważ jego cena to jest 12 zł. Drugi podkład jest to Maybelline Affiniton i powiem, że to jest pierwszy podkład, jaki kiedykolwiek kupiłam. Bardzo go dobrze wspominałam i jak kupiłam go ostatnio, znaczy nie do końca ostatnio, ponieważ ta tubka jest pusta, to jest tak samo dobre, jak go wspominałam. Kiedyś nie miałam porównania do innych podkładów i go bardzo lubiłam. Teraz, mimo że tych podkładów naprawdę na twarz miałam wiele, dużo testowałam, to jest to jeden z lepszych podkładów z drogeryjnej półki, jakie używałam. Jest to bardzo fajny podkład, jeśli szukacie czegoś jakby jako pierwszy produkt w tej kategorii, jeśli nie malowaliście się wcześniej, kiedy dopiero zaczynacie, ponieważ jest to produkt bardzo lekki, nieobciążający skórę, niezapychający, niewyczuwalny. Jest to właśnie taki mega lejący, lekki produkt o takiej konsystencji zamieniającej się w pudrową. Krycie ma średnie. Naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt za niewielkie pieniądze. Z korektorów mam także dwie pozycje, tylko pierwszej nie mam fizycznie, nie mam jak Wam jej pokazać, ale mówiłam kilkukrotnie na moim kanale o nim. Wykorzystałam już 3 opakowania i niestety zapasy się skończyły. Jest to korektor z Essence Stay Natural Concealer. Ja używałam odcienia 3 Warm Nude, jak dobrze pamiętam, Soft Nude. Być może. Jest to korektor taki wykręcany, także nie starczy nam na ekstremalnie dużą ilość czasu, ponieważ tego produktu jest rzeczywiście mało, ale jest to bardzo tani produkt za 8 zł, z tego co pamiętam, 8-9 zł i naprawdę bardzo się fajnie sprawdza pod oczami, ponieważ ładnie kryje, znaczy jest to takie krycie, powiedziałabym średnie, ale lepsze niż takie standardowe korektory, na przykład bardziej wolę go niż Trumatch z L'Oreala, czy oczywiście korektor Trumatch, oraz korektor Affiniton z Maybelline. To właśnie ten z Essence najlepiej u mnie się sprawdza. Fajnie kryje, ładnie się zachowuje pod oczami. Jeśli użyjemy metody Viking, to naprawdę cały dzień praktycznie pod oczami wytrzyma i nie będzie wchodził w zmarszczki, także jest to jeden z lepszych korektorów, jakie używałam z drogeryjnej półki. Drugi korektor to typowy kamuflaż do krycia niedoskonałości, tak jak poprzedni był pod oczy. Ten jest na niedoskonałości, jest to Catrice Camouflage Cream. Jak widzicie, używam go dosyć sporo, tutaj niewiele w tym opakowaniu produktu zostało. Kupiłam na zapas, a potem przestałam używać, ponieważ przestałam mieć problemy ze skórą, żeby mieć co maskować. Jest to produkt bardzo kremowy, bardzo dobrze kryjący, także łatwo jest go aplikować i wtopić w resztę podkładu. Także wtedy nie odznacza się, jakby ładnie się stapia z tym, co jest w danym momencie na twarzy. Można go użyć przed nałożeniem podkładu, można go użyć po nałożeniu podkładu, w zależności czy macie akurat dobry kolor, ponieważ jeśli chodzi o krycie niedoskonałości, to tutaj musimy mieć jak najbardziej zbliżony kolor do koloru podkładu, ponieważ inaczej jak nałożymy coś ciemniejszego albo coś jaśniejszego, to przykujemy uwagę do tych miejsc, a tego nie chcemy. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt, jeśli macie problemy z niedoskonałościami, które prześwitują pod podkładem, to polecam Wam sprawdzić. Jeśli chodzi o takie pudry, które rzeczywiście polecam, są to Spirvene Loose Powder. Ja mam tutaj akurat odcień 03 Transparent. Jest to taki jakby lżejszy puder do używania na co dzień, w szczególności jeśli macie cerę normalną czy suchą, albo mieszaną, ale nie chcecie jakiegoś takiego bardzo mocnego matu i nie zależy Wam na jakby długotrwałym macie. Jeśli macie skórę mieszaną tłustą albo chcecie właśnie ten mat taki konkretniejszy, to też z tej serii jest ryżowy i też go Wam bardzo polecam. Aczkolwiek ta trójeczka u mnie się fajnie sprawdza, ponieważ jest lżejszy, bardzo fajnie wygląda pod oczami i go głównie używałam do bakingu pod oczami, ale na całej twarzy też świetnie wypadał. Ja po prostu czasami sobie tak robiłam, że właśnie tego używałam pod oczy, a ryżowego na całą twarz, jak chciałam ten mat trzymać dłużej. Do kontrolowania wydaje mi się, że będziecie wiedzieli, co Wam pokażę, ponieważ w ostatnich filmach ciągle tego używam. Jest to paletka Skobo Face Contour Palette. Ja, jak widzicie, używam głównie tego odcienia numer 3, czyli najciemniejszego. Tutaj ta paletka niestety ostatnio mi się rozleciała, także mam w dwóch kawałkach. Jest to produkt
fajnie kremowe, ładnie się rozkłada na policzkach, nie tworzy smug, nie tworzy plam. Ma taki bardzo ładny, chłodny odcień, ale on się bardzo mocno nie wybija. Mam w tym momencie na policzkach, on nie jest właśnie taki ostry, nie da się zrobić jakiegoś super mocnego konturowania, aczkolwiek te też do jakichś najbardziej delikatnych nie należy. Nie da się ją uzyskać jakiegoś bardzo, bardzo mocnego, dramatycznego efektu, ale dzięki temu też nie zrobicie sobie krzywdy. Bardzo fajnie się z tym produktem pracuje, jeśli jeszcze wcześniej nie używałyście tego typu produktów, to polecam Wam zacząć od tego. Na początku zacząć od tego jaśniejszego odcienia, potem dopiero do tego ciemniejszego sięgnąć, ale tak naprawdę tym produktem nie jesteście w stanie sobie zrobić krzywdę. Bardzo fajnie się sprawdza, jest to mimo niskiej ceny i całej szuflady pełnej bronzerów, to jest naprawdę najfajniejszy, najlepszy, mój ulubiony puder do konturowania twarzy. Mam oczywiście jeszcze te pudry do konturowania skobo w tej wersji kwadratowej. Mam tutaj Matte Bronzing and Contouring Powder. Ten jaśniejszy odcień to jest Sahara Sun, ten ciemniejszy Nubian Desert. I tak jak widzicie, tutaj też dobijam do blaszek, też często używam tych produktów. I powiem szczerze, że to są inne produkty niż właśnie te w paletce, ponieważ te są troszeczkę bardziej suche, gorzej się rozkładają, ale też nie tworzą plam. W zależności oczywiście, jaką macie bazę pod spodem, ponieważ jeśli macie słaby podkład, który nierównomiernie się rozkłada, to wiadomo, że wtedy bronzer też się nierównomiernie rozłoży. Ale jeśli macie dobrą bazę, to one się fajnie rozkładają, ale są takie bardziej kryjące. Tak jak tutaj tego Nubian Desert lubiłam używać, to on jest bardziej kryjący niż ten bronzer w paletce. Troszeczkę bardziej suchy, mniej kremowy, ale tak naprawdę też fajnie się sprawdza, jeśli szukacie jakby jednego produktu, nie chcecie, nie potrzebujecie paletki, to jest to. Ale fajnie też wykorzystać ten jaśniejszy odcień. Tak jak ja używałam tego jaśniejszego odcienia zimą, ciemniejszego latem i fajnie się nie sprawdzają. Z różą mamy tylko jeden egzemplarz, będzie to Belle Hypoallergenic Modeling Rouge i mój jest w odcieniu 1. Jest to taki ładny odcień, który opakowanie wygląda na bardzo chłodny. Ja jak nałożę na policzki, to troszeczkę jakby te takie ciepłe tony się wybijają z niego, ale ładnie wygląda, nie jest zbyt mocno opigmentowany, także krzywdy sobie tym produktem nie zrobicie sobie takiego różu a la matrioszka. Także tutaj spokojnie, bez obaw, jest to produkt, który jest kremowy, ładnie się rozprowadza, nie tworzy plam. Jeśli chodzi o te tańsze róże, to często było tak, że jakby albo pigment był za słaby, nie było widać ich na twarzy, albo mi się rozprowadzały właśnie w plamach, także jest to jedno z nielicznych róży, które u mnie się sprawdził. Pamiętam też, że wcześniej miałam z Essence, miałam jakieś z limitowanej edycji, też go bardzo lubiłam i jeszcze jakieś ze standardowej i te z Essence też u mnie się fajnie sprawdziły, ale nie mam żadnego w swoich zbiorach aktualnie. Rozświetlacze, czyli moja ulubiona kategoria i tutaj mam dwa moje ukochane rozświetlacze, które są tak naprawdę na szczycie, jeśli chodzi o jakby moją listę ulubionych rozświetlaczy. Są to rozświetlacze z My Secret, które też bardzo często widzicie, często używam w filmach. Jest to seria Face Illuminator Powder i mam tutaj odcień Princess Dream oraz Sparkling Beige. Pierwszy odcień, który był dostępny, który polubiłam, pokochałam, jest to Princess Dream, czyli taki szampański odcień. On jest zbliżony do tego, jak wygląda Mary Luminizer, tylko tutaj cena jest znacznie niższa niż Mary Luminizer i wydajność tego produktu jest znacznie większa, ponieważ jest to produkt wypiekany. Pigmentacja tego produktu jest mocna, daje fajny blask, ładnie się odbija od kości policzkowych i tak naprawdę jak używałam tego produktu do pracy i tak naprawdę używałam bardzo, bardzo często, to większość osób się pytało, co mam na policzkach, naprawdę wygląda przepięknie. Drugi odcień jest to Sparkling Beige i on pojawił się dużo później, ale ja go pokochałam od pierwszego wejrzenia, ponieważ jest to odcień, który przepięknie wygląda na bardzo jasnych karnacjach, także jeśli jesteście taką typową porcelaną, to będzie produkt dla Was, ale także jeśli jesteście ciemniejsze, tak mniej więcej do tego poziomu, w jakim ja jestem teraz, to będzie super wyglądał. Jeśli jesteście ciemniejsze, to musicie spróbować, ponieważ ja jak byłam taka mocno ciemna, to bałam się go użyć, bo myślałam, że ten efekt będzie zbyt taki srebrny i rzucający się w oczy. On się prezentuje tak, jak widzicie, różnica między tym poprzednim odcieniem jest dosyć spora. Tutaj ten jest właśnie taki bardziej wpadający troszeczkę w róż, ale to nie jest mocno widoczne. Trzeba go naprawdę dużo napakować i trzeba mieć taką typową, ciepłą karnację, tak jak ja. To wtedy będzie ten róż widoczny na skórze. Jest jaśniejszy, bardziej taki neutralny, gdzie ten widać, że taki typowy szampan. Mam tutaj jeszcze jeden rozświetlacz z Make Up Revolution. Jest to Vivid Baked Highlighter w odcieniu Golden Lights. Jest to rozświetlacz, który nie jest do używania na co dzień, ponieważ jest to produkt taki opalizujący na takie żółte złoto. Przepięknie wygląda na skórze. Ja go bardzo, bardzo lubię. Fajnie wygląda. No, ale no, jeśli lubicie się rzucać w oczy, to jest to produkt dla Was, ponieważ jest to właśnie, tak jak mówiłam, produkt opalizujący na takie
żółte złoto. Nie jest to produkt, który jest naturalny na skórze, widać różnicę. Ten wygląda bardzo naturalnie na skórze, ten się wyrzuca dosyć mocno. Jeśli chodzi o te rozświetlacze, mam też tę różową wersję, ale ona jakby na moich policzkach nie wygląda aż tak dobrze, ponieważ ten róż nie wybija się zbyt mocno, także wolałabym jakby był troszeczkę bardziej intensywny i troszeczkę jaśniejszy, ponieważ on się za bardzo stapia z moją skórą. Teraz przejdziemy do makijażu oka. Jeśli chodzi o bazy pod cienie, to niestety nie znalazłam nic z niskiej półki cenowej, co by się u mnie sprawdzało. Jedynymi bazami są Color Tattoo z serii Creamy Matte z Maybelline. One się fajnie u mnie sprawdzają, ale tam cena jest troszeczkę wyższa niż 20 zł z tego, co kojarzę. Ale jeśli macie troszeczkę większy budżet i chcecie taki produkt, to wtedy Wam koniecznie polecam. Ja mam w 3 odcieniach, czy 4 nawet, i są świetne. Jeśli chodzi o cienie, to próbowałam kilku palet. Na razie się nie zachwyciłam żadną z nich i niektóre tak naprawdę no nie były zbyt ciekawe. Jeśli chodzi o cienie, to tak naprawdę na początek, jeśli nie macie wysokiego budżetu, to ja bym proponowała zacząć kompletować swoje własne z cieni Inglota, ponieważ one kosztują 13 zł. Jeśli cena się nie zmieniła w ostatnim czasie, to już dawno nie kupowałam. Można sobie skompletować paletkę idealną, dokładnie takie kolory, jakie potrzebujecie. Oni mają w Wamie naprawdę mnóstwo kolorów i ja tę jakość naprawdę bardzo lubię, ponieważ one minimalnie się osypują. Pigmentacja jest taka średnia, nie jest bardzo, bardzo mocna, ale na początek jest sam raz. Potem możecie po prostu sobie dokupić coś mocniejszego, jeśli będziecie odczuwały taką potrzebę. Ja polecam, ponieważ ja mam prawie 30 odcieni tych cieni i naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Za to z niskiej ceny polecam Wam bardzo pigmenty z Kobo. Mam tutaj odcień akurat 505 Seashell. Mam jeszcze jeden taki wpadający bardziej w róż. Ten jest taki jasny, wpadający w złoto. On jest fajny do wewnętrznego końcika czy na całą powiekę. Jest to taki cień, odcień typowo rozświetlający. Można go użyć także na kości policzkowe, przepięknie wygląda. Także jest to naprawdę coś ciekawego. Ja poluję na inne odcienie właśnie z tych opalizujących, bo z tego co kojarzę, to jest jeszcze wpadający w niebieski i w zielony, ale nigdy nie mogę na nie trafić. Do brwi mam na początku cień do powiek i ten jest z Golden Rose. Ja mam tutaj odcień 102. Jeśli chodzi o produkty do brwi, ja lubię używać cieni. Ja w tym momencie mam tą wewnętrzną część brwi wykonaną cieniem, resztę pomadą. W zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać. Cienie są bardzo fajne do właśnie makijażu takiego typowo dziennego, delikatnego. Wtedy możemy ładnie sobie te brwi wypełnić, ale nie uzyskać takiego ostrego, mocnego efektu. Także ten produkt Wam bardzo polecam, ponieważ jest nic w cenie i naprawdę fajnej jakości. Następnie mam żel do brwi. Ja przy takich naturalnych makijażach ja często używam samego żelu. Jak mam więcej czasu, to jeszcze właśnie trochę wypełniam cieniem. Tutaj mam akurat produkt z Essence Make Me Brow i to jest ta jaśniejsza wersja, ponieważ tutaj są dwa kolory. Jest to produkt z maleńką szczoteczką, z kolorem, z włókienkami, które wypełniają, dają kolor brwiom, ale tych brwi nie utrwalają. Ja akurat nie mam problemów, moje brwi są ułożone, nie wykrzywiają się, cały dzień są dokładnie w tej samej pozycji, niezależnie od tego, co nałożę, także ja nie potrzebuję utrwalenia brwi, ale jeśli potrzebujecie, to ten nie do końca się sprawdzi. Słyszałam, że z Golden Rose spoko. Ja bardzo lubię z L'Oreal'a, tylko że on jest w okolicach 30 zł, ale on jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i on utrzymuje te brwi, aż czuć po prostu, jak się dotknie, że one jakby są takie sklejone troszeczkę, jakby takie polakierowane, o tak. Mam tutaj dwie konturówki do pokazania. Ja tych produktów ogólnie używałam rzadko, ponieważ najczęściej używam szminek matowych płynie, które nie wymagają konturówki, ponieważ no, w żaden sposób nie jest to potrzebne. Jeśli używam takich standardowych szminek, to wtedy sięgam po którąś z tych konturówek, które mam tutaj. Najbardziej popularna konturówka to zdecydowanie konturówka z Golden Rose, seria Classic. Jest ona jeden z bardziej kultowych produktów i ona chyba właśnie 5 zł kosztuje. Jest to konturówka takiej jakby średniej jakości, ładnie się rozprowadza na ustach, jest takiej jakby... Nie jest bardzo kremowa, ale ładnie się rozprowadza i utrzymuje się na ustach, ale nie jest to ekstremalna trwałość. Ale jak za takie pieniądze, to naprawdę możemy się zaopatrzyć w mnóstwo tych konturówek. Jeśli chodzi o ekstremalne konturówki, to ja polecam Wam Pierre Renoir Lip Matic. Ja mam tutaj kilka odcieni, naprawdę są rewelacyjne. Konsystencja jest niesamowicie kremowa, ładnie się rozprowadzają na ustach, a potem zastygają na kompletny mat. Także niesamowicie mocno przedłużają trwałość pomadki, zostają cały dzień w tym samym miejscu, nie rozpływają się. Także to Wam osobiście bardzo polecam. Dodatkowo tutaj mamy opakowanie wykręcane, także wygodniejsza aplikacja niż te do temperowania, ale mamy też przy tym troszeczkę mniej produktu. Te konturówki też często używałam tak solo, bez żadnej szminki, po prostu aplikowałam na całe usta. W momencie, kiedy jeszcze tak za bardzo nie miałam zbyt wielu szminek matowych, to właśnie korzystałam z konturówek na całe usta. A jeśli chodzi o matowe szminki w płynie, tutaj zdecydowanie bez zastanowienia wygrywają szminki z Golden Rose. Jest to seria Longstay Liquid Matte Lipstick. Ja tutaj zaraz Wam policzę, ile mam sztuk. Jeśli mam wszystkie w zasięgu wzroku, to mam 11 różnych kolorów tych szminek. Ja te szminki uwielbiam. Powiem szczerze, że naprawdę jakość jest rewelacyjna. Jeśli chcemy
kupić dobrą szminkę matową w Punie, to tak naprawdę musimy wydać minimum 60 zł w górę, a tutaj mamy dokładnie taką samą świetną jakość za 20 zł. Także cena super. Wiele kolorów teraz można kupić, wydaje mi się, że jest 30 odcieni, także jest z czego wybierać. Ja też mam jeszcze chyba z 4 na liście, które muszę kupić, żeby sobie dopełnić kolekcję, aczkolwiek nie obraziłabym się i przygarnęłabym całą kolekcję tych szminek. Są naprawdę świetne, fajne aplikatory, ładnie się rozkładają, pełne krycie, trwałość niesamowita. Tak naprawdę jedynie jak zjemy coś tłustego, to nam się zje, ale tylko od tej wewnętrznej części. Ja nie mam czasu i chęci, żeby zmywać resztki szminki, ja po prostu nakładam po jedzeniu na to, co zostało i tak naprawdę nie ma śladu, nic się nie wałkuje, nic się nie roluje, nie... jakby nie kruszy się ta szminka, ponieważ niektóre jednak szminki mają tendencję właśnie takie matowe płynie. Tutaj ani się nie ruluje, ani się nie kruszy, nie wchodzi w załamania, przepięknie wygląda przez długi, długi czas. Jeśli chodzi o komfort na ustach, to ja tych szminek nie czuję, nie wysuszają moich ust, ale jeśli macie tendencję do wysuszania, wtedy jakiś dobry balsam pod spodem i wszystko powinno być ok, ponieważ no mi nigdy nie wysuszało też. Czasami aplikowałam, jak miałam jakieś tam suche skórki, czasami mi się zdarzyło, to aplikowałam na to i nie było tego widać. Także niektóre szminki to bardzo, bardzo ekstremalnie podkreślają. Tutaj nie było nic takiego. I to by były już wszystkie produkty z tej niskiej półki cenowej, które uwielbiam, które się świetnie u mnie sprawdziły. Nie ma ich zbyt wiele, ponieważ ja niestety często nie używam właśnie, nie kupuję takich tanich kosmetyków, ale jeśli macie jakieś świetne produkty właśnie z niskiej półki cenowej, dajcie mi znać, ponieważ na pewno wypróbuję, ponieważ jednak zbyt często sięgam po te droższe kosmetyki i jednak czasem fajnie by było przetestować coś tańszego, żeby móc Wam polecić. Także jak Wy macie coś sprawdzonego, piszcie w komentarzach na dole, chętnie wypróbuję. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!